No to jedziemy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Okej, zaczynamy kolejną transmisję Paul Playing Games Hard Reset Redux. Ostatni raz graliśmy w czwartek. Po weekendowej przerwie, którą spędziłem w dużej mierze nad Wiedźminem Trójką, który bardzo mi się podobał. Zapraszamy do powrotu, jesteśmy na poziomie szóstym. Ostatnio trochę nie wiedziałem, co zrobić z tym przejściem. Zobaczmy teraz. Wracam do miejsca, w którym pozabijałem większość tych typów. O! Czyżby się okazało, że tędy się da przejść? No trochę nam wybuchło w dziób, ale... Ale da się! Proszę bardzo, od razu atak. Ach, jak te małe helikopterki mnie wkurzają. Dalej mnie montuje, patrzcie. Nie jesteś mi w stanie nic zrobić. Jesteś za słaby. Dobra, przechodzimy na shotguna. Na, najbardziej lubimy shotguna. Amunicja, hajs i sekret. Odkryliśmy sekret. Tak naprawdę sekret polega na tym, że teraz się dostanę na dach i będą mnie pewnie atakowały helikoptery, ale ci... To sekret. Ktoś jeszcze chce coś powiedzieć? O, będzie zabawa. Muzyczka na to wskazuje. Już ktoś do mnie strzela. Z daleka, więc mój shotgun się na nic nie zda. Może być tak namierzalnym działeczkiem, co? Uwielbiam to namierzalne działeczki. Super jest ten smart gun. Naprawdę kocham go. Czy ja tam mogę od razu na górę, czy ja tam wrócę dopiero? Może tam dopiero wrócę, no nie bądźmy tacy. O! Co to było? Coś mega dużego. To będzie mnie chciało zjeść. Ale może jeszcze nie teraz. Dobra. To jest super. Wiecie, ile bez tego normalnie bym się z nimi bawił? Bez tego namierzania, to jest cudowne. Natomiast doktorek wspomniał o powtórce z rozrywki. Mam nadzieję, że nie będzie to nic w postaci kolosa. Czekajcie, mam wrażenie, że mikrofon może być trochę za cicho. Staram się... Postaram się coś z tym zrobić. A.
Okej. To nie tu. Chwilka. Dźwięki ekran. Gdzie to jest? Urządzenia audio. Wyreguluj poziom mikrofonu. Trochę zwiększymy czułość. Okej. Jesteśmy w domu. To co, wracamy do gry? Zapiszemy sobie od razu. Jest super. No i atak. Pewnie będzie fajnie. Tu już na pewno mnie coś będzie zaraz montować. Pytanie tylko ilu ich będzie. O, i autozapis, więc nawet nie musiałem zapisywać sam. Wiecie co to wróży. Nie za dużo ich? Grunt to mieć konstant na obracanie się. Super, no chyba wszyscy się rozpadli tak naprawdę, więc co tu mogę więcej dodać? Jest fajnie. Okej. Zagrożenie już za nami. Więc jesteśmy monter. No i idziemy dalej. Aha, tu już będzie super, to już czuję. Widzicie to, co ja? Co się go bije? To moje jedyne pytanie. Nie wiecie, jak bardzo mi się to w ogóle nie podoba. Co tu się dzieje?
Mój smart gun w ogóle nie namierza typa. O, już chyba widzę. Dobra, coś naszemu koleżce odpadło. Czy on już cały odpadł? Czy to było tyle? Nie, nie wierzę w to. Słuchajcie, nie dajcie się nabrać. Się coś jeszcze musi wydarzyć. O, źle. No, nasz koleżka się wspiął na jakiś drugi filar teraz. No i co? I znowu się będziemy bawić. Znowu będzie nas laserami namierzał, spoko. I póki co najlepsze jest to, że nie możemy mu chwilowo nic zrobić. Świetne wykorzystanie otoczenia. A, świetne to oczywiście dużo powiedziane. Ale chociaż jakiekolwiek. Dobra, życie i amunicja.
Czy ktoś mi tu jeszcze montuje z nieba? Nie, chyba nie. Okej. Nasz koleżka się przerzucił dalej. Apteczka by się przydała. Chociaż nie jeszcze jakoś panicznie. A może. Ojo! Ale się podziało. Coś wysadziliśmy w powietrze. A coś zaraz wysadzi w powietrze nas. Aj. Tak coś czułem. Apteczka jakaś. To powiedz na to, żeby się jakaś pojawiła. Jest. Trochę mnie poniosło. Postanowiłem wytrzymać jego ostrzały. Nierozsądnie. A może? Cel osiągnięty! Łup, łup! I trofeum wzruszyła mnie twoja historia oraz trofeum sierżant. Zginąłem 7 razy, to przez to, że dużo razy spadałem. 179 punktów, co nie jest moim najgorszym wynikiem. A do najlepszego też mu daleko. Kolejny poziom, ale najpierw filmik. Digging through this crap will take us a week. Something smells in here. Damn. Obviously, you weren't chosen for your looks, bro. I'm getting pretty damn good at it. You're mine, baby. Reactor active. Sensor system online. Sufficient mobility. Connected to the superior AI. Overriding control sequences. Battle mode active. Never been better, Professor. Okej, Major Fletcher potrafi coraz więcej, jak widać. I thought we lost them. Persistent bastards. Fuck! You want it rough? You'll have it rough! Co tam się wydarzyło? Wake up, Mr. Fletcher. Major. Wake up, for God's sake. Mr. Fletcher, this situation requires you conscious. Wake up. A little more effort, please. I'd rather stay dead.
As if it wasn't enough already. What a fucked up day. A i co? Skończyliśmy w jakimś kanale chyba. Great. Fucking wonderful. Need deep in shit once again. Okej, znajdź drogę na zewnątrz. Nawet nie wiem dokładnie, gdzie jesteśmy. Ale razem z panem Shotgunem znajdziemy odpowiedzi na pytania. Znajdziemy nawet jakieś pieniądze na tym złomowisku. Proszę bardzo. Wyjście jak ta lala. Drzwi się otwierają przed nami. I mamy dostępny sklepik. I nic nie możemy sobie kupić, naprawdę. Myślałem, że trochę uzbieraliśmy za poprzednie pojedynki. A tu nic z tego. No nic. Za to mamy już teraz helikopterki, które tak całkowicie i naprawdę latają, a nie tylko skaczą zabawnie. Co jeszcze? Wszystkie kary na mnie idą. Dobra, tyle że ammo znalezione. Nawet nie pytam, co to za odgłosy. O, nasi ulubieńcy. Typiarze. Typiarzy lubię najbardziej. Dobra, dostali kilka wypałów prosto w dziób. Tam są pieniążki. Może tym razem? Nie? Still nothing. Nie kupimy sobie jeszcze nic nowego w sklepie. Będziemy łazić po jakichś zapadłych dziurach. No dobra. O Boże, oni sami się porozsadzają kiedyś. Ciekawe, czy by mnie wciągnęło. O, z której strony? Co jest? Tam wypadają sobie przewodów. No to atak. Wow, UPA. Ojoj, jakiś ty duży. Pozwól, że mój shotgun cię okulawi. Okej, no to było zabawne. Jedziemy dalej. No teraz po tej kasie to już na pewno będę mógł sobie coś kupić. Nowe ulepszenia dostępne. Wow. I dwóch, czy nawet trzech helikopterów mi się próbuje tu wbić. No, nie mają wytchnienia. To prywatna wizyta w toalecie. Proszę mnie tu nie nachodzić. Typiarze. No dobra, idziemy dalej. Tędy? Nie. Od razu wiedziałem, że nie tędy. O,
tu się coś otworzyło. Tak. Odbieranie danych. Czyli co? Przestajemy produkować silniki, tak? Co mnie to obchodzi? No to już zobaczyłem, okej. Nie produkujemy silników. No dobra. Ciekawe, co na to związki zawodowe. Fajnie próbowali wlecieć pod górkę. No nie wyszło im nic z tego, ale próba była zabawna. Typiarze! I jeszcze jeden! Ale wytrzymały, no proszę. Tu coś jeszcze wybuchło. Bożesiu, co tu się dzieje w tej grze? No i co? No i co? Dobra, lecimy dalej. A, tu się będzie działo. No to trochę jak się robi nam Falloutowo. Dobra, kupujemy coś. Tara, tara, tara. Kupujemy coś. Ten pocisk paraliżujący mnie kusi. To muszę powiedzieć. Ale co byście powiedzieli na trochę RPG? Dobrego, wyrzutnia rakiet. Tu by można trochę narobić, nie? Problemów. Sprawdźmy tu, co się dzieje. Smart Gun już jest po prostu rozpykany w całości. Najlepszy Smart Gun, jaki można mieć. Moździerz. Z tego korzystam jakoś na razie rzadko. Może powinienem częściej. Elektromiotacz. Łuk elektryczny. Jakoś mnie to nie przekonuje. No nie wiem. A sprzęt bojowy? Moduł medyczny. Wzmocnienie działania pakietów super, zwiększona odporność na obrażenia. Takie rzeczy uwielbiam. Tak, zwiększmy sobie odporność na obrażenia. Jestem za. Bo mam wrażenie, że czasami dostajemy jakąś bombę i coś szybko nas to rani. I co teraz uruchomiliśmy? Poza tym, że alarm. Uruchomiliśmy fabrykę na nowo, może co? Jakieś przecięcie wstęgi albo coś. Super, wchodzimy do mega ciemnego tunelu, który w ogóle mnie nie zachwyca. Musimy tędy przejść. O, o, o.
No dobra, wyszliśmy na powierzchnię. Słoneczko świeci, słuchajcie, chyba po raz pierwszy w tej grze. To mi w ogóle wygląda na roślinę. Niemożliwe. I od razu przyjeżdża kto? Kawaleria. A właściwie namoc powietrza. No to my ich ciach. Słuchajcie, my już wiemy, jak sobie z nimi radzić. Oni już nas nie przerażą. Dopóki mamy amunicję, będziemy ich tak długo samo namierzyć. Podoba się wam ten pomysł? No to teraz turbo. Proszę. Na turbo spadają od razu. Dobra. Trochę się zaczęła kończyć amunicja, ale już spoko. Nie no, ciężko czasami w takich trudnych warunkach trochę ten wielokrotny wystrzał opanować. Oj, co to? A, to już takie chyba ostatki były z ich strony. No i fajnie. Mimo nalotu poradziliśmy sobie sprawnie, mamy amunicję, mamy apteczkę, mamy pieniążka, wszystko mamy, co nam jest potrzebne. No, pomogliśmy sobie trochę otoczeniem. Grę mamy zapisaną. Sielsko się zrobiło. Wystarczyło wejść na zewnątrz i się zrobiło sielsko. Zdążymy go rozwalić szybciej niż on się na nas, że tak powiem, rozpędzi. No nie udało nam się. Gorzej, nawet nas trochę przyszpilił. Ale ostatecznie odstawił łyżkę. A to co? A, chyba wiemy. Taki toj przyszłościowy. Chociaż nie wygląda specjalnie przyszłościowo, muszę powiedzieć. Tu coś jest wyłączone. Wypadałoby to włączyć. Jakiś switch. Idziemy śladem kabla. Doprowadza nas do... Na razie nikąd, ale tak coś czułem, że to złudne. Ale biegnie, ale urwał. Trochę się wygupiłem teraz, bo... Proszę. Bardzo się wygupiłem. Bo oni na kurde niewielkiej powierzchni są groźni, no jak im nie ma gdzie uciec. Proszę, tak się ginie, no. Trzeba tam do przodu dalej skoczyć, tam jest chyba więcej miejsca. A ja ich chciałem w taki sposób załatwić. Na cwaniaka. Namierzonymi działkami. No nie ma. Nie ma, nie ma, o tak łatwo. Hmm.
No, tu ostatnio skończyliśmy. Ja od razu sobie przygotuję, że tak powiem, działeczko, bo wiem, co się będzie działo. Czy ja w dobrym kierunku podążam? Nie, gdzieś indziej szedłem ostatnio. A, teraz idę jakby z powrotem. Dobra. Więc teraz tam do góry. I trzeba ich jakoś... No on już tam jest, tak? A nie, to było przed tym pierwszym. Dobra. Naprawdę, to przypomina Corridę. Aż się nam byczek rozpadł z emocji. A tam dwa następne byczki na nas czekają. A jakby się z nimi cofnąć aż tu? Nie no, to trochę jest daleko. Dobra, słuchajcie, tu jest apteczka i broń. No jakoś się z nimi musimy poradzić, prawda? Dużo tu tych apteczek. Ale się dałem teraz montować. Ja pierniczę. No koniec, nie wyjdę stąd. No wpadłem do jakiejś dziury. No nie, no nie. Wpadłem do jakiejś dziury. No to mi na pewno nie poprawi statystyk. Ale ci, którzy oglądają od dnia pierwszego, wiedzą, że się nimi nie przejmujemy tutaj. No i co? I po raz kolejny, tak? To samo. No. Sam sobie to zrobiłem. Fajnie. Fajnie jak jest fajnie. Dobra. Nie, serio, ja się cofnę tutaj, przez cały ten korytarz, chociaż to jest długi, prosty korytarz, więc... Znowu ryzyko, że dostanę w papę. Nie, biorę ich teraz tutaj. Nie, nie boję się ich. Będę się z nimi gonił koło tego. Mogę się dać tak przyszpilić, no. Bardzo źle, bardzo źle, bardzo źle, bardzo źle. Tu nie ma apteczki. Wracamy do gry! Nie mógłby się chociaż jeden rozlecieć?
Może i by mógł. Zapiszmy sobie, bo tyle razy tu padałem, nie wiedzieć czemu, że wolę już nie wracać do tego. O, a tymczasem... Tymczasem coś tam trzeba na pewno wyłączyć, tam był taki fajny. Nowe ulepszenia dostępne już tak szybko? To czekamy. Czasami mi się wydaje, że to jakoś tak szybko idzie, a czasami, że czekamy w nieskończoność. Dobra. Wyłączyliśmy bo tą barierę, a w nagrodę dostajemy co? Kolegów sympatycznych. Ale ilu? Ja się nie mogę z nimi tak na byki mierzyć, bo... Bo to nic z tego nie będzie. Giniusz, proszę! Nie wiem czemu, ale coś mnie dzisiaj strasznie ta rozgrywka stresuje. Zamiast się człowiek zrelaksować po ciężkim dniu pracy, to tylko roboty molestują. Do czego to podobne? Ale ja to już chyba wyłączyłem, prawda? Tu jest jeszcze jakiś jeden. Tajemniczy przełącznik, co? Minąłem coś? Mi się tu jeszcze świeci. Całkiem trzeba styczniaka jakiegoś zapuścić. Zostaliśmy w dziób. Wiecie, że teraz też idą roboty. Aha! Takie przyjdą roboty teraz, tak? Zobaczymy. Słuchajcie, najpierw zajmijmy się tymi małymi. Bo to zaraza jest. Сюда.
to jest za beściak. Wąski jest debeściak, jego mafia też jest debeściak. Mi się śniło, że tu apteczkę widziałem gdzieś. Czyli to po prostu mi się śniło, dobra. A i co, i bez apteczki też sobie poradzę. Wszystkie odgłosy po prostu zwiastują jakąś katastrofę zbliżającą się. Naładujmy po prostu amunicję i... Nie no, coś tu mi nie pasuje jednak. Jeszcze coś zostało? Gdzie? Którędy? Ile jeszcze upokorzeń muszę znieść? Kot siedzi mi na nogach i zastanawia się chyba nad tym samym. Ma bardzo taką filozoficzną minę. Gdzie tam się trzeba przedostać? Panie i panowie. Coś tam się nie otworzyło? Jakieś nowe możliwości? Nowe przejścia? W tym śmietniku? Nie! To było... Chwilka. Bo coś mi się tu błyszczy jednak. Aha. Przedwczesny entuzjazm. To jest start, dobra. A gdzieś się na drugą stronę trzeba przedostać. Na pytanie, jak to zrobić, nie mam na razie dobrej odpowiedzi, idziemy dalej. Czekajcie, bo się teraz zgubiłem. To jest ten początek. No dobra. Tak, tu walczyłem z tymi typami. Tu już wyłączyłem jedną maszynę. Nie, jest jeszcze do wyłączenia. No i znowu. Jest małe misio i są duże misie. Super. Wiecie, jaka jest kolejna załatwienia spraw?
Najpierw małe misie. To był chyba ostatni mały misio. Małe misio... Duży misio biega za mną w koło. A ja go robię w bambuko, tak? On się próbuje rozpędzić na mnie. A ja tak sobie trochę koło filarka z nim. Ale też tak, żeby Smart Gun miał szansę się jakoś tutaj namierzyć oczywiście. No i się rozlecieli. Czyli jednak dobrze trafiłem. Chyba. Nie wiem, gubię się coś na tej mapce. Czy to wszystkie problemy rozwiązane, czy... No. Chyba tak, bo jest wyłącznik główny do zaktywowania. No i super. Co tutaj? Odbieramy dane. Czyli najpierw niszczymy fabrykę, a później ewakuujemy personel. Bardzo, bardzo sensownie. A to z tymi silnikami to już mieliśmy. Pick up the signal, pick up the wire. Dobra, no to już nic więcej chyba nie dowiemy, co? Intuicja mówi mi, żeby zapisać grę. Na pewno sama zaraz tak się zapisze, no ale dobra. This ruin is proof that humans managed to destroy a part of the factory installation after the machines attacked. Okej. Jakieś ulepszenia jeszcze? Coś polecacie? Regeneracja może zacząć się szybciej. I też możemy dostawać więcej energii z pakietów medycznych. A może by tak... Jednak coś teraz z broni, żeby było po prostu ciekawiej. Ale ja nie używam tego moździerza. Elektromiotarz mnie nie przekonał też. To może zróbmy tak, weźmiemy normalną broń i może weźmiemy to RPG, co? Bo nie zawsze jest niebieska super amunicja. A wrogowie są sporzy. Szkoda, że się jeszcze same nie naprowadzają, co?
No ale sądzę, że to może być dobry wybór. Jesteście fajni. Co tam się dzieje? Tego. Nie muszę się za bardzo do nich zbliżać, żeby ich powykaszać. Ło! Co? Z której strony atak? Chyba sam trochę najpierw wysadził. Mieliśmy trochę szczęścia tym razem. No dobrze. Czy to zaszkodzi, że raz na jakiś czas będziemy mieć trochę szczęścia? Dobra, słuchajcie, kończymy za niedługo. Zacząłem ci wcześniej po to, żeby trochę wcześniej skończyć, bo mam coś do zrobienia i nie mam zamiaru dokładnie mówić co. Ale tak naprawdę to był dzisiaj długi, męczący dzień. A mam do zobaczenia fajny film, na jego oglądanie jestem umówiony. Więc nie obraźcie się, ale chcę to zrobić już teraz. Pozbyliśmy się dwóch sympatyczniaków. Coś tu na pewno się jeszcze znajdzie, ale... Nie, to się ma cisnąć. Ale ja zapisuję na dzisiaj. Dziękuję oglądającym. Cieszę się, że ten szósty poziom udało się zakończyć za pierwszym razem. Takim całkiem niezłym, że tak powiem, niezłą serią strzałów i bez tracenia życia. Jutro na pewno skończymy już poziom siódmy, bo nie wydaje mi się, żeby był bardzo długi albo o wiele dłuższy od tych poprzednich. Więc to jest pewne. Dzięki za oglądanie. polplayinggames.com. To strona, na której możecie się dowiedzieć więcej o polskich grach komputerowych na PC-ty, konsole głównie. Za niedługo w Katowicach targi Ars Independent i festiwal Ars Independent i tam trochę więcej o polskich grach też będzie można się dowiedzieć. Więc będziemy tam, porozmawiamy z producentami polskich gier, pooglądamy prezentację i coś ciekawego na pewno na ten temat napiszemy. A w międzyczasie dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia, usłyszenia jutro polplayinggames.com. Dobranoc.